Doberek, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Witam się z Wami w poniedziałek. Ja właśnie zbieram się, słuchajcie, kurde, nie mogę się w ogóle ogarnąć. Tak mi się wkurzają włosy, że po prostu szok. Zbieram się właśnie, słuchajcie, do lekarza. Mam co prawda na 11:50, ale z tytułu tego, że autobusy tutaj na tej pipidówce chodzą co godzinę, no to niestety muszę wyjść szybciej, ponieważ jeżeli nie tym autobusem, no to następny już będzie po fakcie. Także autobus mamy 10:41, jest coś, nie wiem, jest ileś tam po 10:00. Zaraz zresztą sprawdzę ile. Ja już jestem ubrana, jeżeli chodzi o strój do lekarza. Jest on taki, plus tenisówki. 10 po 10? 10 po 10 jest. 10 po 10, biorę sobie tylko katankę. No i co? I będziemy spadać. Zastanawiam się tylko, co jeszcze na usta. Szkoda mi tego błyszczyka, bo już mi się skończył. Chyba któryś z tych sobie zaaplikuję. Nie, może ten różowy albo czerwony. Nie, dziś w ogóle nie mam opcji, słuchajcie. Sprawdzimy. Czerwone usta w sumie będą tak jak z koszulką. Może powinno być ok. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządeczku. Dzisiaj mam lekarza, a wczoraj znowu zgrzeszyłam, słuchajcie. Zgrzeszyłam mi to bardzo, bo zasnęłam z pomalowanymi oczami. Zmyłam tylko twarz i po prostu nie domyłam już oczu. No, taki grzech. Nie będę teraz już tego robić, bo nie mam czasu. Po prostu najzwyczajniej się wtedy nie wyrobię. Także, no niestety, będę się wyspowiadać. Cóż, trudno. No i co? Spadam do lekarza. Czekajcie, muszę wziąć jeszcze siateczkę, bo tutaj będzie badanie moczu. I to wszystko. Nawet jeszcze nie wypiłam kawy. Zjadam tylko miskę płatków. I to wsio. No i co? Zbieramy się. Vlog będzie taki oczywiście, taki wiecie... Taki pogadankowy, taki w sumie o niczym, dlatego że nic się takiego nie dzieje. Ja, jeżeli chodzi o papiery, słuchajcie, o sytuację z domem, to cały czas jeszcze czekam na odpowiedź. Na odpowiedź mam czekać zawsze czekamy do 3 tygodni. Ja drugą aplikację, słuchajcie, złożyłam tydzień temu chyba. Czyli tydzień temu, no to jeszcze 2 tygodnie. Masakra. Powiem Wam, że najgorsze w tym wszystkim to jest właśnie to czekanie. Czekanie na to, co nie wiadomo, czyli taka jedna wielka niewiadoma i to jest takie dobijające, że żeby chociaż ktoś mi powiedział, że ja czekam teraz na coś, to byłoby pół biedy, a ja po prostu czekam i nie wiem, jaka będzie odpowiedź. No, także 2 tygodnie czekania, no i co? No i tyle. Jeśli chodzi o Oliwkę, to ma się super, fajnie spędza wakacje, naciesza się bratem. I tyle u mnie, ja się teraz zbieram, może jeszcze później się do Was odezwę, nie wiem, nie obiecuję, bo nie wiem, czy po coś muszę iść do miasta, jak tak to pójdę, a jak nie, no to nie. Biorę sobie katankę, bo jest tak raczej tak niby ciepło, ale wiecie, wolę się zabezpieczyć. Synek gotowy, ja idę jeszcze tylko, patrzę sobie, ja idę jeszcze umyć tylko ząbki, bo jadłam płatki, co prawda nie piłam właśnie kawy, ale najwyżej przechwycę sobie gdzieś jakiegoś Monstera czy coś po drodze. Mam nadzieję, że badania tylko wyjdą ok, bo trochę ostatnio mi się organizm porozregulowywał, także odzywam się do Was później. Życzę Wam przemiłego dnia i co? I do usłyszenia. No. Jakie soczyki proszę bardziej? Takie były w woreczku ze słomką. Kolorowe w woreczku ze słomką. Pamiętacie te soczki? Właśnie rozmawiamy z Gracjanem, pyta mnie, jaki soczek kiedyś piłam, jak byłam taka mała. Zrobimy za zdjęcie. O, zobaczcie, takie mamy właśnie śniadanko. Zeszliśmy właśnie do Greksa. Bo to takie było w sumie tutaj najbliższe coś, co można było tak szybko przekąsić. Ja oczywiście wzięłam sobie właśnie kawę oraz moje jamiamsy. Wzięłam sobie dwa. Synek sobie wziął takiego lukrowanego pączka i Lucozade Sport. Trzymam tak te picie, boję się, bo te stoliki są tak krzywo, że normalnie masakryto. No, siedzimy właśnie sobie tak na staróweczce. Tam, gdzie właśnie jedzie autobus, to zaraz kawałeczek od tego miejsca jest już lekarz, także mamy dobry czas, 11:50. Tutaj mamy super draga, ale niestety jest tak mały, że w nim naprawdę prawie że nic nie ma. I nawet jeżeli gdzieś są jakieś nowości, to zanim w tym sklepie się zjawią, to już będą kolejne. No, także jeżeli ktoś jest w trakcie posiłku, to ja oczywiście życzę Wam smacznego. No i oczywiście smacznej kawy ze mną. Do usłyszenia. Bajo!
I hejo, hejo, witamy się z wami. Gdzie jesteśmy, synek? W Saboju. W Saboju, a gdzie my możemy być? Kanapeczki. Są, dzisiaj masz taką, jaką lubisz? Tak. Tak? Sprawdziłeś? No, powiem wam, że taka dziwna sytuacja, kurde, chodzi tu jakiś koleś normalnie po głównej ulicy. No i tak trochę wszystkich straszy, bo generalnie nie wiadomo, czy on jest pijany, czy on jest naćpany. W każdym razie chodzi, wykonuje jakieś dziwne ruchy rękami, może wam nawet, nie wiem, może wam pokażę. Tam tak daleko, nie wiem, nie widać już w sumie. Wiem tylko, że parę osób już chwytało za telefon, żeby gdzieś zadzwonić. No takie, wiecie, takie trochę niby nie groźne, niby się nic nie dzieje, niby nic nie robi. Nieszkodliwy, ale nigdy nic nie wiadomo. Także lepiej po prostu jakby chyba zareagować, tak mi się wydaje, zwłaszcza, że sytuacja jest taka, że najbardziej chyba boją się dzieci, wiecie, nie wiedzą, o co chodzi i tak dalej, także no szczerze wam powiem, dziwna sytuacja, bo z jednej strony trochę szkoda człowieka jako człowieka, a z drugiej strony no to nie jest normalne, nie wydawał się być chorym, raczej to chyba przedawkowanie, tylko nie wiadomo czego. No ale wracając do nas, to siedliśmy sobie, no niestety przy śmietniku, ale widzę, że z dwóch stron są śmietniki, także czy tu byśmy siedli, czy tam, no idzie dalej i macha. No także tutaj widzę, że ludzie dzwonili już na chyba policję, coś mi się tak zdaje. Pan wyszedł tutaj jeden, tutaj pani na chodniku też dzwoniła, kolejny pan przed chwileczką tutaj się właśnie schował i też wiem, że dzwonił. Także jest reakcja, tyle dobrego, naprawdę, to są takie dobre... jak się to mówi, tak, wiecie, taki zwiastun dobry, no, wiecie, o co mi chodzi. Przed chwilą szedł tutaj dwa razy, no też się tak troszeczkę, o właśnie ten pan, wydaje mi się, że dzwonił, no ale bardzo dobrze, bo reagować trzeba, bo te zachowanie jest takie troszeczkę, no nie na miejscu, a nie daj Boże, czy by was popchał, czy by coś zrobił, no to, no nie oszukujmy się, ale idąc ja z dzieckiem, no co miałabym zrobić, no co, będę biła człowieka, jak on, kurczę, ja nie wiem, no około 40-50 lat, jakieś dziwne skłony, ukłony robił i krzyczał, także no niezręczna sytuacja. Nie wiem, czy ktoś przyjedzie, czy nie, zobaczymy. No, także my zabieramy się za Apu, synek właśnie ma swoją kanapkę, ja mam swoją, wzięłam sobie iced tea, brzoskwiniowe i co? Aha, no i zeszliśmy, słuchajcie, bardzo fajna torba, zobaczcie, pokażę wam. Wcale się nie będę wstydzić z tą torbą. Spójrzcie, jaka piękna, w piękne usta i love to shop, także cała ja. No, także cała ja. Byliśmy w Pepco, no i bardzo duże promocje, Gracja sobie nic nie znalazła, a ja sobie znalazłam bluzkę i coś tam. I chyba taką koszulkę od stroju kąpielowego, oczywiście w promocjach, przecenach. Być może później wam właśnie pokażę. Także co? Zabieramy się za Apu. Jeszcze może później zejdziemy do Superdraga albo do Butsa na sekundkę. Tak, tylko kuknę chociażby z nadzieją, czy po prostu coś nowego było, czy też nie. No, a tu właśnie znowu wam pokazuję, odjeżdżają właśnie autobusy z tego miejsca. A coś mi się wydaje, że to jest właśnie taki ogólny chyba bus station. Tak mi się wydaje, bo tutaj generalnie ruszają wszystkie autobusy. Nie wiem, nie jestem pewna, ale tak mi się zdaje. No, także zabieramy się za Apu, bo już za długo gadam. I jak jesteście w trakcie posiłku, to oczywiście życzę wam smacznego. Hejo, hejo, odzywam się do was znowu z pojazdu. Właśnie wracamy z Gracjankiem do domu. A akurat włączyłam wam kamerkę, pokażę wam, właśnie tutaj jest to fajne takie przejście, ten most. Znaczy za wiele nie widać, mamy z drugiej strony. Most i woda, także naprawdę fajnie, bardzo fajnie. To jest świetne miejsce na przykład na spacer. Także my wracamy do domu po takim jeszcze mini shoppingu. Parę rzeczy tu kupiliśmy potrzebnych i pewnie mniej potrzebnych również. Chciałam bardzo coś kupić małemu, żeby miał jakieś zajęcie. Więc... I ma, w domu wam nagramy. Nagramy haul? No, no to nagramy wam haul. Nagramy wam haul i pokażemy wam, co kupiliśmy. Tu jest młody. Cześć! Jest młody, a tutaj jest shopping bag. Trochę obładowana, ale to tylko dlatego, że wiecie, tak się wyrzuca i dorzuca te pierdoły. No i znowu wzięliśmy taksówkę tylko dlatego, bo autobus jeździ co godzinę i powiem wam szczerze, że nawet teraz nie chciało nam się absolutnie czekać. Jeden autobus tam pojechał, teraz mielibyśmy czekać godzinę, chodzić gdzieś siedzieć, synek. Chodzić gdzieś siedzieć i tak dalej, także trochę bez sensu. Czekajcie, odsunę się, bo chyba tutaj gdzie wieje, to nie będzie mi nie słychać, tak mi się wydaje. Chcę
zamykać okna, bo pan ma tutaj otwarte, więc nie będę mu tutaj nic psuć. No i co? Wracamy do domu, dogram wam w domu jakiś hol, znaczy nie jakiś, tylko mój hol. O, teraz muszę trochę mniej wydziwiało. Pogoda nie jest przepiękna, ja się po prostu wybrałam jak sylka za morze, dlatego że słuchajcie, kupiłam. Dlatego że założyłam, słuchajcie, jeansy. No. A Gracjan ma spodnie, słuchajcie, tresowe, również długie, także no oboje żeśmy się wybrali jak córki za morze. Myślałam, że pokażę wam. No, powiem wam, że rano się wcale nie zapowiadało tak na ciepło. Naprawdę. Dobra, to co? My wracamy, jedziemy. Pewnie za jakieś 7-8 minut powinniśmy być na miejscu. Co? I odezwę się do was już w domku, jak usiądziemy, to nagram wam hol zakupowy, pokażę wam te pierdółki, co pokupowaliśmy. No i tam Gracjan sobie coś też powybierał, także super ekstra. Jeżeli chodzi o lekarza, to na razie wszystko w porządku, aczkolwiek do proporcji moich, wiecie, moje proporcje jakie mam, to nieproporcjonalna jest waga do wzrostu i tak dalej, także powinnam ważyć więcej przy swoim wzroście, ale tutaj nie ma żadnego problemu, dlatego że to nie jest sytuacja, w której ja się na przykład, nie wiem, głoduję, katuję i odchudzam, lub mam jakieś diety, absolutnie nie, więc po prostu taka przemiana materii i tyle. Natomiast puls miałam bardzo słaby oraz jak sprawdzane macie te ciśnienie, to dolne mam zaniżone. Dobrze mówię? Tak, miałam za niskie. Także tyle, a jeżeli chodzi o resztę wyników, to dopiero dostanę, słuchajcie, potwierdzenie jakiekolwiek telefonicznie. Także będą do mnie dzwonić. Nie, no po prostu nie ma sensu poprawiać tych włosów, bo co chwilę będą mi zbiewać. No, także dojeżdżamy. Powoli teraz za chwilę dojedziemy do przystanku, na którym my zawsze stajemy. No i żeby już wam tutaj dalej nie hałasować, odezwę się do was bez domu. Hejo, hejo, odzywam się już do was z domku. Siadłam właśnie na sekundę dosłownie po to, żeby tylko wam pokazać, zrobić haul. Pokażę wam właśnie, co zakupiłam. A tak a propos tego, co zakupiłam, to jeszcze wam pokażę. Właśnie zapomniałam w sumie, bo wyjmowałam telefon z obudowy. Moja nowa obudowa. Ostatnio właśnie dziewczyny szukały sobie obudów do telefonów, no i Tomasz właśnie znalazł tą, bo ja powiedziałam, że jak ja bym miała sobie coś szukać, to coś kosmetycznego i różowo-fioletowego. Znalazł taką, jak widzicie. No i jestem z powrotem, sorki, ale miałam telefon. Dobra, pokażę wam właśnie, co zakupiłam dzisiaj, będąc w Iwszem, będąc w mieście. Czekajcie, schowam tylko tableta. Dobra, lecimy. Torba przepiękna, zobaczcie. Idealna, po prostu idealna dla mnie. I lecimy. Folia bąbelkowa, jaką zakupiłam. Nie będę mówić, w jakim to sklepie, bo już nie pamiętam. Folia bąbelkowa będzie mi potrzebna, ponieważ muszę wysłać dekoder do Polski, więc przyda mi się po prostu do zabezpieczenia. Tutaj synek sobie wybrał Galaxy Chocolate Cake Bars. Takie coś. Dezodorant. Gracjan sobie wybrał, słuchajcie, piękny dezodorant. Mi się coś kojarzy, że ja chyba tą Kobi taki sam kupowałam. Tak mi się coś wydaje, mam nadzieję, że się nie mylę, ale tak mi się wydaje, że on mi się kiedyś już spodobał i chyba go jemu brałam. No i teraz Gracjan sobie wybrał dokładnie ten sam, czyli Lynx Africa. Taki dezodorant, mój synek chce pachnieć męsko, więc taki właśnie zdecydowaliśmy razem, że kupimy. Rzecz, jaką kupiłam, to na pewno pamiętam, Savers z L'Oreal Lviv, L'Oreal Paris Lviv. Nowość Fibrology Thickness Creation Double Serum. Ja widzę coś takiego pierwszy raz, nie mam żadnego pojęcia, słuchajcie, nie wiem w ogóle, co to jest. Nie widziałam tego na półce, szukałam odżywki. Szukałam, słuchajcie, odżywki w sprayu bez spłukiwania. Wyobrażacie sobie, że nigdzie nie znalazłam tutaj. Były dwie, była jedna właśnie z Elsev chyba, albo z tego nawet, Lviv, już teraz nie kojarzę. Ale tylko ta jedna, ta niebieska, chciałam większy wybór. I jedno coś było z Osi chyba, tak się to nazywa. A ja wybrałam taki jakiś serum. Słuchajcie, nie wiem, niby to jest na suche i na mokre włosy. Nie wiem, konsystencja taka, oby ładnie
pachniało. Niby się to aplikuje i na suche, i na mokre włosy. Ja oczywiście teraz tylko tak, wiecie, fisiuję, bo muszę umyć głowę. Ładnie pachnie. No zobaczymy, słuchajcie, to było za 2,99 do pozostawienia. Zobaczymy, dajcie znać, czy miałyście i co o tym produkcie sądzicie. Także taki oto produkt do włosów, zobaczymy. Fajnie pachnie, więc to już jest dużo. Chusteczki 50p. Chusteczki wzięłam do torebki, żeby po prostu mieć. Od razu pudełka tutaj, słuchajcie, odkładam i papierki do wyrzucenia, żeby nie zbierać. Paznokcie z Impress. Press on Manicure One Step Gel. Wybrałam te. Ja już kiedyś na nie czaiłam i jakoś tak jeszcze nie zdążyłam ich nabyć. No i teraz to się stało. Gracjan mi je doradził. Także takie pazurki, one teraz były na przecenie po 32. Cena by się zgadzała, więc być może one są skis. Ja już nie pamiętam, na pewno Wam je pokazywałam to na bank. Także takie pazury, tym razem bez używania kleju jest to wersja. Pro Styling Power Wax. Gracjan sobie wziął do włosów. Ładnie pachnie, także spoko. Taki oto za chyba £1.99. Dalej ja zakupiłam sobie Nivea Pearl on Beauty dezodorant, ponieważ mój się już, ja to zaraz coś tutaj wymodzę, dobra, chyba już, a ja przekręcam, czekajcie, zaraz Wam powiem. Fajny zapach, ten zapach mi się najbardziej tam podobał z tych, co tam stały z Nivea, mój dezodorant. Także co? Nie, normalny dezodorant, do tamtego jeszcze nie doszłam. Wiem, o czym już synek mówi. Także taki dezodorant, fajny, zobaczymy tylko, czy nie będzie zostawiał plam. Ale na początek fajny, fajny zapach. Wzięłam cukier, ponieważ wiem, że cukier się kończy, także wzięłam cukier, a ja bez cukru ani róż. Rzecz kolejna, jaką wzięłam, to wydaje mi się, że to są bielki. Taką mam nadzieję, że to są bielki. Pick Up Sticks. Tak one wyglądają. Nie wiem, na pewno dużo się różnią od polskich, naszych kolorowych. 79p na jakieś takie, wiecie, na miłe wieczory. Synek mój wybrał sobie książkę, za jaką właśnie chodziliśmy. Taka książeczka to jest Where's Wally? Martin Handworld. No, także jakaś tam 30-lecie, edycja jakaś limitowana czy coś, numer jeden, nie wiem, no tą sobie wybrał, więc taką niech ma i tutaj chodzi o to, że w całości tych wszystkich ludzików musicie znaleźć tego pana. No, fajne. Także fajna rzecz, fajne coś, lepsze na pewno niż gry komputerowe. Więcej mam paragonów niż rzeczy, słuchajcie. No i rzecz kolejna, jaką zakupiłam, pierwszy raz to widziałam, byłam tego ciekawa, jestem ciekawa. Zapach jest fantastyczny, może nie utrzymuje się nie wiadomo jak długo, bo ja spsikałam się tym, jak wychodziliśmy, słuchajcie, ze sklepu i ja nie wiem, czy to jest tylko po prostu na zasadzie takiego dezodorantu, ja sobie zaraz doczytam, ale można też to wetrzeć, bo widzę, że to jest takie niby wodniste, ale lekko lejące i przepięknie pachnie, po prostu pachnie to jakimiś owocami, malinami, truskawkami, wiśniami, cudownie. Fantastycznie, też to było na przecenie. Made in Germany i jest to Bilu, 2 w 1 body spray. Tak wygląda, jeszcze był kokosowy, ale zdecydowałam, że wezmę ten owocowy, bo naprawdę przepięknie pachnie, byle by się tylko nie kleiło. Także coś takiego. I co? Poczekajcie, bo tutaj mam kurtki moje, bluzy, znowu jakieś paragony, ale chyba to prawie wszystko. Płyn do mycia naczyń, bo się już kończy. I chyba rzecz ostatnia. Za 2 funty taki segregator z przepięknym obrazkiem, ponieważ chcę tutaj segregować sobie dokumenty, które mam tutaj jakby z tego już tutaj adresu, z tego zamieszkania, ze zmiany papierów po prostu. Słuchajcie, naprawdę, zobaczcie, więcej paragonów niż... Aha, dobra, zapomniała, czekajcie, bo tutaj jest moja kurtka, co prawda, ale... I Gracjana sweter, ale oprócz tego zapomniałam, że przecież jeszcze kupiłam coś w Pikux. Nie w Pikux, Pep & Co, Pepco. Pepco coś kupiłam, to jest taki sklep i dwie chyba bodajże rzeczy, nie, trzy rzeczy z tego sklepu. Pierwsza to jest w ogóle, czyli 4 rzeczy. Pierwsza to jest ta torba, cudowna torba, będę ją brała zawsze na zakupy, także bardzo fajna. Takie gumki, coś na wzór oczywiście ten Invisible Bubble, ale
takie ciulowsze, bardziej ciulowe. Za funta taki pliczek gumek przydadzą się, bo te spinki mi w ogóle nie chcą trzymać włosów, także mam nadzieję, że to zaradzi. I co jeszcze? Zakupiłam bluzkę, która strasznie mi się spodobała i kolorystycznie i ogólnie tak ona wygląda. Influencer. Ta-da! Taka, myślę, że jest urocza. Jeszcze dokupię sobie jakieś biało-czarne, może leginsy, aczkolwiek dawno nie chodziłam, ale leginsy jakieś czarne widzę i trampki, będzie super. Także taka koszulka, bluzeczka, bardzo mi się spodobała, ona była za 5 funtów chyba, nie, 6. Ta-da, ona nie była na przecenie na promocji, 6 funtów. I rzecz ostatnia, jaka mi wpadła w oczy i powiem Wam, że troszeczkę chciałam coś takiego białego, dlatego że założyłabym to z myślą o tej koszuli, którą Wam pokazałam na filmiku z What's Mode, o tej koszuli, która ma ten taki bardzo, bardzo wycięty dekolt. I tak myślałam, że taki topik bym założyła. Wtedy ta koszula mogłaby sobie być tutaj jak najbardziej roznegliżowana z przodu. I to jest to prawda góra od jakiegoś stroju kąpielowego. W rozmiarze 12 wzięłam, w dziesiątkę wiem, żebym mogła nie wejść. Nie wiem jak tutaj z biustem, powinno być ok, byleby biust trzymało. Ale myślę, że bardzo ładny kolor, więc nawet jak nie do noszenia, nie, na jakąś, nie pod jakąś koszulę, to po prostu tak gdzieś nawet do opalania, jak będzie gorąco, to nawet i po domu. Tym bardziej, że to było przecenione. Przecenione z 6 na 4. No, także za 4 funty taki fajny topik, bardzo ładny kolor. Ja kiedyś miałam takiego koloru strój kąpielowy. I to wszystkie moje zakupy i tym samym będę kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że mimo wszystko on się Wam spodoba. Był taki troszeczkę znowu chaotyczny, ale tak wyglądają teraz moje dni, słuchajcie. Takie coś trzeba załatwić, coś trzeba dopiąć, coś trzeba wypisać, coś trzeba wysłać. No, tak to wygląda. Niestety. Także mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się ten filmik spodoba. Ja Was gorąco pozdrawiam. Miałabym do Was jedno pytanie. Na pewno pamiętacie to zdarzenie, jak siedziałam z Grackiem koło Subwaya. Odnośnie tego pana, który według mnie przeholował troszeczkę z używkami. Dajcie mi proszę znać, jak Wy się na takie sprawy zapatrujecie. Czy byście przeszły obojętnie? Czy uważacie, że faktycznie w takich okolicznościach, mimo iż ktoś jakby no bezpośrednio Wam nie zagraża, ale na pewno sprawia, że czujecie się niezbyt komfortowo, niezbyt pewnie w obecności jego, czy po prostu byście wzywały pomoc? Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii i tego, jak Wy na tą sprawę się zapatrujecie. Czy wzywałybyście pomoc, czy uważacie, że ktoś powinien zareagować, czy to, że ludzie zaczęli wyciągać telefony i dzwonić, to czy to jest dobre zachowanie, czy po prostu lekceważyć, ignorować i przejść obojętnie? Bardzo proszę wypowiedzieć Powiedzcie się w komentarzach pod tym filmem. Jestem strasznie ciekawa Waszego zdania, Waszych opinii. Będę bardzo wdzięczna oczywiście za interakcję, czyli za reakcję. Dobra, dzięki wielkie, trzymajcie się cieplutko. Ja Was gorąco pozdrawiam i myślę, że do całkiem niebawem. Buziaki, bajo!